cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku, jestem Mateusz, to jest Heroes 5, Ashanaryna 3. Przepraszam za ten skill na początku, ale zapomniałem go zgasić po ostatniej gierce. Moim przeciwnikiem jest Tengak Naga, jest 1-1 w trójmeczu, który obecnie sobie rozgrywamy. No to odpadnie, dobrze wiemy. To będzie przekurwiście ciężko zagrać. Bez magii światła. Więc to bym sobie odpuścił. To może... To też będzie ciężkie. To nie jest w sumie takie złe. Kraśkiem. Tu jakiś wjazd mu zrobić. No można by. Nekropolium. No nie wiem. Dobra, to wyrzucimy, nie damy mu akademii. Zakładam, że on to wyrzuci. O nie. To jest w sumie dobre dla niego. A, ciultam. Zagrajmy sobie na akademię najwyżej. No właśnie, tak jak czułem. Wladimir. Na Galiba. Galib. Nie pamiętam, co ma Galib. 3 spell powera. A, Wladimir wiem, co ma. Wladimir ma fajną speckę. Wladimir zaczyna z specką do reanimacji. No, to jest zajebiste. Magię światła mamy. To ciekawe. Jeśli jest jakiś wolumen magii światła, to go zagram. A co ma Galib? Szansa na zadziałanie zdolności magicznej zwierciadła jest zwiększona. Okej. Okay. Czy mam jakąś magię światła w zamku? Oczywiście, że nie. Mamy Feniksa, oślepienie i szał, dezorientację i rozkład, i slowa. Magia mroku brzmi sympatycznie, ten Feniks też brzmi sympatycznie. Szał na raksze, oślepienie na coś tam, grupowe dezo, grupowy rozkład. Można by nawet zagrać dwumagię pod samo to wskrzeszenie, żeby mieć... tylko co, trzeba by oślepionko mieć jakieś. No trudno, nie mamy magii światła do zagrania. No nie ma, nie ma woluminu nawet. Set łucznika, wiedzy dużo, obrona, ataki moral, siła czarów, atak. Ciekawe. Wejście inicjatywy, księga mocy, atak, obrona, wiedza, pelerynka, to na tarczy. Spoko. Maska zmiennokształtnego. To jest ciekawe. Atak, obrona. Ale to zaś... Są trzy hełmy. Cztery hełmy. Pięć hełmów. Gra mnie lubi. Odporność na szał. Obrona. Już widzę ten wjazd. Kolejne buty. No nie, no chyba trzeba to zagrać i zagrać łuczników. Myślę sobie nad czymś takim. Już wam pokazuję. Necromancer. Możemy zagrać to z tym. Tego ekspercka magia mroku z dezorientacją. Czy grać rozkłady i zdeprawowaną ziemię? W sumie, czemu by nie? Możemy sobie zagrać do tego to. Plus jakąś odporność na magię, w razie czego. Oświecenie. Brakuje nam talentów. Jakoś może to uda by, byłoby się, co? Wtedy mu pizgamy dużo damage'a z gradów. Znaczy może z gradów, z rozkładów. Ma szał, ma o tego. Czy my mamy... Znaczy kurczę, czy grania tej dwumagii? Na pewno jego łucznicy nam wtedy nic nie robią. No, już.
Na pewno jego ucznicy nam nic nie robią. Czekaj, co my mamy w zamku? Mamy pułapki. No ta magia przywołania nie jest zła, nie? Mamy tutaj szał, żeby mu rzucić sobie na jednostkę, na takiego rakrze. Mamy oślepionko na jakiegoś dżina. Mamy czym mu później pizgać rozkłady. Rzucić mu grupową dezorientację, to ci łucznicy wtedy już nic nam nie będą robić. I potem w razie czego jeszcze rzucać sobie wskrzeszenia, nie? No to chyba takie coś zagramy. Wrzucamy magię światła. Wyrzucamy to. Ale daj lepszą nekromancję w takim układzie. Daj ekspercką nekromancję. Nie powiedziałbym, że tego potrzebuję, ale okej. Obrona. Lepsza magia przywołania. Chyba, że zagrać to właśnie. Mistrz krwawej ziemi. Bo w sumie fajnie jakby Feniks i żywiołaki były mocniejsze, no nie? Dobra, weź eksperckie magię przywołania. Polujmy na tego. Na oświecenie. Magia zniszczenia. To ciekawe. Ściana mgły. Podstawowa magia mroku. No właśnie, chyba że iść bez tej magii mroku. I pójść po prostu pod na przykład jeszcze tego. Znaczy no, Feniksa w sumie nie rozwiniemy jakoś, nie? Co ma mniejszą szansę na dostanie na nim? Aha, nie, nie wiemy. Dobra, weź tą obronę w razie cłu. Weź tą magię mroku. Weź oświecenie. Teraz to postarajmy się jakoś spiąć. W sumie można by odpuścić dezorientację. Znaczy slowa masz tutaj też? Też. No to w sumie. Znaczy kurczę, dezorientacja to też zmniejsza jego kontrataki, no nie? No właśnie. Weź ten unik. Spowolnienie i dezorientacja. No może być. Lepsza nekromancja. Lepsza magia mroku. Rozkład i wrażliwość. A ile mamy... Nie spojrzałem się. Ile mamy... Wiecie czego? Stata ogólnie, nie? Ostatni bastion? Nie no, jakby grał magię, to wolałbym obrażenia od magii mieć, nie? Gdzież ten ostatni bastion? W sumie. Dziesięć siły czarów. Okej. Co mamy, a czego nie mamy? Okej. Spoko. I tu mamy lepszą nekro. Okej. No dobra. To idziemy na środek. W takim układzie. Aha, mamy 24 punkty. Czy ja jestem w stanie z tego jakiś level uzyskać? Chyba nie. Ten mógł będzie przyjemny. Chyba, że zagra jakąś magię światła z odbiciem pocisków, nie? To wtedy co innego. Ale tak poza tym. Co, siła czarów i atak? Chyba siła czarów i wiedza.
Ja wiem, że to jest Galip z odbiciem. Aha! No szczerze to chciałem Magię Światła zagrać, nie? Ale nie dało woluminu. Machiny wojenne. Jakbyśmy mieli wolumin Magii Światła, to pewnie, żebym go zagrał. No ale trudno. Inteligencja. Fajnie. Rozproszenie mroku. No może niekoniecznie. Znaczy, czy ta zdeprawowana ziemia jest nam aż tak bardzo potrzebna do szczęścia? Dużo wiedzy, mało spell powera. Ale w zasadzie spell power jest nam... Znaczy jest nam zbędny do jakiegoś skrzeszania się, nie? Ale mamy... na rozkłady. No co, tą zaprawowaną ziemię chciałem, nie? Czy ona mi się przyda? A czemu by mi się miała nie przydać, nie? No spróbujmy to wyrzucić. Nagroda czarodzieja. Też fajnie. Jakby takie staty na Akademii dało, to by było przykro. Kurde. Nie chcę się pozbywać tego jednego SP. Znaczy dwóch SP. Też mi się wydaje, że tego szału nie rzucimy. Znaczy szał rzucimy, ale chyba rozkładów rzucać nie będziemy. W sumie, walił to pies. Skowit Banshee. Rzucić mu to. To też jest fajne. Czy ekspercką obronę. Czemu ta muzyka się tak buguje? Kurde. Ale to chyba wina mojego komputera jest coś. 8% kolejne. Dobra, weź Flatstata. Dobra, nie ma źle. Ale wkurza mnie to. Strasznie mnie to wkurza. Dobra, to już możemy schować. Czy jest coś, co ja mogę sprzedać w ogóle? Koniczynkę, siła czar w szczęście, atak i obrona. Dawaj szczęście. Why not? To mi gówno daje. Dobra. Ziomeczku, bierzemy ciebie. Ty masz więcej hapsa. Weź se ciebie. Ciebie? Ty minimalnie więcej bijesz. A on jakiś pod morale turbo to nie jest, co nie? Weźmy widma. Zagrajmy coś takiego. Pierwszy raz gram tego smoka. Ogólnie, nie tylko o herosy chodzi, ale też o różne wszelkie maści, że tak powiem, kampanie i tak dalej, nie? Zastanawiam się, czy ten lepszy, czy tamten lepszy. 1-4 jesteś, no nie? Ty jesteś 2-3. 12 obrony, a ty masz też 12 obrony. I 5 ataku. Poza tym, że ty masz aurę, ty masz osłabiający cios. Ty zawsze minimalnie większą rolkę masz, no nie? Nie wiem. Z tym zombiem to nigdy nie wiem. Jak dla mnie to praktycznie nie ma wyboru. W sumie. Weź sobie tego.
chociaż. Czekaj, jak działa ta twoja aura osłabienia? Nie umarli są odporni, okej, okay, czyli ty... No dobra! Rozkład jakoś turbo bił nie będzie, więc szkoda. No mamy takie mieszane rzeczy, bym powiedział. Weźmy sobie, tak, weźmy sobie ciebie. Weźmy sobie ciebie. I chcemy wampirka czy kostuchę? Daj wampirka, znaczy kostuchę. Dobra, no plusy są takie, że jego łucznicy nie będą nam robili wiele. Moi drodzy, omówienie buildu. Wladimir poziomu 17. 3 ataku, 10 obrony, 16, siły czarów, 16 wiedzy, 1 morala, 1 szczęścia, 220 many. Takie oto artefakty. Mamy lepszą nekro. Bazowo sobie zwiększamy wskrzeszenie umarłych, więc zajebiście. Mamy eksperckie przywołanie. Ekspercki magię mroku, obronę i oświetlenie. Mamy mistrza życia, mamy lepsze pułapki i ścianę mgły, mamy ostatni bastion plus unik, więc jego ucznicy są dla nas śmieciami. Mamy grupowy rozkład, spowolnienie Dezo, mamy szał i oślepienie i mamy siłę czarów i inteligencję. Jest to taki... To dobrze, że nie poszliśmy pod te rozkłady. Dobra, co ty tam masz, kolego? Okej. Nie boli mnie to w żaden sposób. Jest mi to w zasadzie obojętne. Znaczy, kurczę, nie jest mi... Mógłbym mieć tam tego drugiego maga. Bo ten wali kulkami. Okej. 2, 8, 24, 22. Szkoda, że nie mamy nic obrony właśnie na magię. To, co ja chciałem, ale finalnie odpuściłem, nie? Co byśmy tutaj chcieli dać? Ciebie możemy dać. Ciebie możemy dać tak. Nekromanat. w zasadzie... Czy nie, bo ja nie chcę iść do niego do przodu, nie? Wolałbym, żeby to on do mnie przyszedł. No. Ty się nigdy nie ruszysz, ty się nigdy nie ruszysz. Chociaż... nie wiem, czy to dobre ustawienie. W sensie, tym bym poleciał do przodu chyba, nie? Tylko co tu będzie miał? Tu będzie mieć pewnie klozeta, znając życie. No dobra. O nie. Ej, ale słabą inicjatywę ma. 1, 14 do 22. Ten Rakshas. Raczej on w pierwszej kolejności powinien bić po sobie, co nie? A nie na skośkę. Mi się wydaje, że pierwszy bije w takich tych, a dopiero potem we mnie. Więc ja bym wleciał. Chyba. Bo coś mi się wydaje, że on gra Destro. Lepsza obrona i unik. Okej, okay, spoko. Szczerze mówiąc, ja bym się rozsunął. I to znacznie. Może w ten sposób.
Dobra, idzie sobie duszki do przodu. Powiedz, że Destro. W sensie, tak się ładnie porozsuwałem na Destro, ale nie wiem, to może być przywołanie równie dobrze. Ale Destro mnie zaboli. No właśnie. Tak czułem. Tu sobie rzucimy szałek. Arcymak. Na czym byśmy się chcieli skupić? No jak ty tu wyjdziesz, to ty i tak dostaniesz damage, bo przecież przez dwie ścianki. Ty masz co? Ty masz naprawę. No właśnie, to gorzej nawet. Dobra, strzelaj w niego. Po prostu sobie go potem skrzesimy. Zaczniemy od szału na Rakshę. Kulka. Grupowy slow, grupowy rozkład jest podany. Ile zadaje? 160. He! Gówno straszne. Skrzeszenie umarłych. To jest zajebiste na nim. Szał. Jep. I miło. Szał na Rakshę. Raksha jest daleko w tyle. Ty masz jeszcze jeden tak naprawdę strzał. Ale to co ty masz? Tylko ścianę ognia? Raczej wątpię, ale dobra. Co, no my sobie lecimy tutaj, nie? Tak naprawdę ciebie też trzeba by... Trzy do 5. Ciebie nie ma co hitować. Ty się... W sumie lepiej, gdybyś... Tutaj staniemy duszkiem w niego. Ty... Jak ty pójdziesz? Kurde, ta ścianka to bolesna jest. Niestety. No dobra, wolę w niego tak przypierdzielić. O, ładnie, ze szczęściem. Fajnie. O, zajebiście. Ty masz dalej na sobie szał, co nie? Tak. Bardzo dobrze. Ty już... A, masz manę jeszcze na jednego, dobra. Ty, żebyś nie mógł naprawić golema? Czy w ciebie? Hmm.
Co ty masz? A ty masz unik pewnie, nie? Nie. Jeden tytex. Ale dziwi mnie, że nie używa znamienia nekromanty, żeby ten... Aha. No dobra, fajnie. Szał. Raksza i tak jeszcze raz strzałuje się. Na ciebie moglibyśmy to rzucić, tylko czy jest sens? Żywiołaki? Feniks? Stwórz Feniksa. No i dobrze. To jest zajebiste. Teraz znowu rzucamy na Rakszę. Szała. O ty gnoju. Tak mnie zadziabać? No, 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 niedobrze. Tutaj nie mogę podejść, co jest najgorsze, nie? Oż ty. Tym się nie ruszy. Dobra, tu możesz wlecieć. 17. Co ty masz? Zapłon na sobie. Aha, zapłon masz. No dobra. Czekaj. W niego moglibyśmy już strzelać, ale może jeszcze nie. Raczej nawet mogę, nawet raczej będę miał problemy, ale spokojnie. W sumie to mogę cię zatłuc. Chyba. No mogę, mogę, jak najbardziej mogę. No dobra. Zero to jeden. Dobra, dziób. Brakrze. O ty gnoju. Weź sobie podejść do przodu. Czysta many. No to co, szał na Rakrze. W takim układzie. No ta kulka to jest nieprzyjemna, ci powiem. Tak generalnie. Dobra, tym wlecimy tutaj. Dobra, stawaj tam i bij. Ten na szale ma 7, to trzeba będzie tym spierdzielać.
Duszek. Czekaj. Duszkiem trzeba być. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A, dojdziesz. Tak czy tak dojdziesz. Dobra. Trzeba go po prostu bić. Chyba. Yep. Ja wiem, że ty jesteś na szale i na prawej mocy. Ale Feniks musi się z tobą bić. Tu jest kulka. Jest bolesna kulka, ale kulka. O! Tam rzuciłeś kulkę. No dobra. Aha. 4 do 8. Nie pamiętam, czy ty miałeś... ten kucur. Dobra, stawaj tam. Ty sobie i tak zdechniesz. 6 do 8? Znaczy ten? Boże, 6 do 8. Co ty takiego masz? A, smutek na sobie. Dobra, no hituj mu. Im mniej, tym lepiej. Skrzeszenie umarłych jest sympatyczne. Ale ja bym zaczął od tego. O, szesz w dupę. Nie te żywiołaki, których bym chciał. Co, tu kuleczka? Oho, no dobra, samego tego. 3, no to też go dziabnij, żeby miał smutek, to jest minus morala. Dużo. Czekaj, nie wiem o kogo chodzi. Jesteś tutaj. Dobra, stań. Z kogo miałbyś to wyciągnąć? A, z tego. Stań se tu. No, niby będę miał ciężko przez zapłon, ale zawsze mamy jeszcze to wskrzeszanie się, nie? Kurwa, nie, dobrze. Lej do przodu. Stawaj tam. Ale dziwi mnie, że znamienia nekromanty nie używa, nie? Znaczy czarownika. Trochę mnie to dziwi. Okej. Moja armia nie bije najmocniej. Pytanie, czy tu już moment na wskrzeszanie się. Grupowa dezorientacja. Grupowe rozkłady. 160 na turę. Mhm, faktycznie mu nie bijemy. Grupowe spowolnienie. O, w dupę.
Nie, bo nic z tą maną, stary. Grupowy slow? Grupowy slow tylko 8 many kosztuje, no właśnie. Zacznijmy od tego. Spoko, że Fenek jest na dwa hity, ale Rakshos ma... Co to? O! Damage 5 do 8. No dobra. Wolę stanąć tutaj. Żeby on nie miał czym się wskrzesić. Dobra. Nie jest najlepiej, bym powiedział. Mamy ciebie, fajnie. Co, wskrzeszenie? Duszka, czy tego, czy tego. Coś by trzeba było wskrzeszać już, nie? Ty masz co? Zapłon na duże tłur. Ty też, ty nawet jakbyś umarł, to nie było takie złe. Co nie? Ten Feniks. Ale jest odporny na ogień zawsze, nie? Stwórz mi tego Feniksa, a potem już będziemy się wskrzeszać. Bo faktycznie mało many mamy. Już. Spoko. 7 do 9. Strzelaj w kotka. No 1000 hapsa wskrzeszamy, nie? To nie jest mało. Idź tam. Ajajaj. Tyś tu miał stać. Miałeś tam umrzeć, stary. Ale nie umarłeś. Dobra, 2 do 3, 2. Weź, bo ty tego jeszcze Gina, ty jeszcze w stanie jesteś wskrzesić, nie? Może idź sobie tam umrzyj. A teraz tak, wskrzeszonko. Zacznijmy od ciebie. No spoko, że go nie ma. Nie przeszkadza mi to, tak szczerze mówiąc. Strzelaj w niego. Strzelaj w niego. Ulecz się troszeczkę. Bardzo dobrze. Czy on nie wziął podniesienia tych? Stój tutaj po prostu. Zabij tego. Kiedyś go zabijemy. Okej.
Strzelaj sobie w niego. Ten żywiołek ziemi ma zajebistą inicjatywę, nie? Szczerze mówiąc. To nie jest złe. No, możesz tutaj w kota bić. Ty, co jest? Czy ty masz dalej zapłon? Nie. Skrzeź sobie tego. Trochę tego nie rozumiem. Czy on go nie wziął, czy co? Jak dla mnie to trochę zmarnowane jest granie destro na akademii bez pizgania podwójnym czarem, nie? Okej, niepotrzebnie mu przypomniałem. A, trzeba było defa dać. No i po co ja to przypominałem? Dobijemy tego. Czemu by nie? Skrzesimy sobie strzelca trochę. Daj sobie tu defa. Czy taki tytuł filmu to jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem, stary, ale... Ojej, no to boli troszkę. Troszkę boli, nie powiem. Kurde, jeden? A no, jest bastionik. Nie powiem, że nie ma. Ajajajajaj. Czy ten rozkład mi coś tu daje? Nie no, trzeba się wskrzeszać. Tu jest zapłon? Nie ma. Boli. Czy ty do niego sięgniesz? Powinieneś. Dobrze. A jeśli teraz nie powstaniesz nikogo, to przegrałem. Znaczy, na odwrót, to wygrałem. Ma tylko 3, no kurwa, źle. Dobra, wygrałem. O! No i nieźle. Nieźle, nieźle, nieźle. Kurde, ale no... No. A ja też niepotrzebnie... ale się rozbastwiłem. Też nie pamięta... Też źle zrobiłem, biorąc w sumie... Co ja w sumie wziąłem?
Ekspert rozkładu w sumie niepotrzebnie, no. Jeden talent w dupę. Ale poza tym spoko. Chyba taki całkiem nie najgorszy build wyszedł. Dobra, moi drodzy, dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Jeśli się spodobało, dajcie łapkę w górę na przykład, zasubskrybujcie mój kanał. Ja byłem Mateusz, wy byliście wy, to było Herosy 5, a Shanerana 3, moim przeciwnikiem była Tengaknaga. Pa, pa!